Bodzio i Ewelina. Zapraszamy serdecznie do oglądania naszej audycji Od Smyka do Muzyka. Boduniu, zapraszasz dzieci serdecznie? Bodusiu? Boduś jest dzisiaj bardzo zestresowany. Ale zapraszam, jak nie? Świat zna wielu wybitnych lutników. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich nazwisk. Ci najwybitniejsi pochodzą z Włoch. Wspominałam Wam, że to zawód pokoleniowy. Całe rodziny zajmowały się lutnictwem i sekrety były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Taką rodziną właśnie z pokolenia na pokolenie była rodzina Amati. Bracia Amati zajmowali się lutnictwem i budową instrumentów. I to właśnie oni mieli duży wpływ na to, jak dziś wyglądają skrzypce. Ale moją historię nie bez powodu zaczynam od tej właśnie rodziny, ponieważ jeden z nich, Niccolò Amati, bardzo dawno temu, około 300 lat temu, na ulicy miasta Cremony, znalazł małego chłopca. Straszna choroba, która nazywała się dżuma, niszczyła wówczas całe miasta i wsie, zabierała bliskich. Nie było na nią lekarstwa. I właśnie ten chłopczyk stracił najbliższych, całą rodzinę i nie miał się gdzie podziać. Błąkał się więc po ulicach miasta Cremona i szukał schronienia. I to właśnie Niccolò Amati, mistrz lutnictwa, ulitował się nad nim i zabrał go do siebie, do swojego warsztatu i zrobił z niego czeladnika. Chłopiec ten nazywał się Antonio Stradivari.